and I'm already serce me.
Panie Jezu, dobrze nam tu być, tak jak apostołowie, którzy w wieczerniku zamknięci z obawy przed Żydami, tak samo i my dzisiaj gromadzimy się, aby może nie z obawy przed Żydami, ale aby uwielbiać Twoje nieskończone miłosierdzie. Chcemy raz jeszcze wsłuchać się w słowo, które dzisiejsza niedziela do nas kieruje, prosząc Cię o to, abyśmy nim ubogaceni potrafili w życiu sławić, głosić wielkie dzieła Twojej miłości i wielką, niepojętą, szaleńczą miłość ku rodzajowi ludzkiemu. A reading from the first letter of Saint Peter. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who in his great mercy gave us a new birth to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you who by the power of God are safeguarded through faith, to a salvation that is ready to be revealed in the final time. In this you rejoice, although now for a little while you may have to suffer through various trials, so that the genuineness of your faith, more precious than gold that is perishable, even though tested by fire, may prove to be for praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ. Although you have not seen him, you love him. Even though you do not see him now, yet believe in him, you rejoice with an indescribable and glorious joy as you attain the goal of your faith, the salvation of your souls. The word of the Lord. Thanks be to God. Uderzono i mnie i pchnięto, abym upadł, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim zbawcą. Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pańska moc okazała. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Dziękujcie.
were they who have not seen me, but still believe. Świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych. Stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dear brothers and sisters, divine mercy, such a gift for humanity. But we have to keep in mind that God didn't change. He was always merciful. If we go back to the Old Testament, we will find out how after Adam committing the very first sin, original sin, he was hiding. It was God who was searching for him. When Cain killed Abel, his brother, it was God who was approaching him. It is always God who is taking initiative. When Israelites were in Egypt, were persecuted, they were enslaved by Egyptians, it was God who took initiative to bring them out. But what happened when
We become unfaithful when sin appears, lack of relationship with Him. What God does? Does He punish us, or He would like to possess us? And again, He is the one who is fighting for us to rebuild that original relationship with Him. That means sometimes He allowed that Israelites were conquered, enslaved. They had to leave their land. They had to also suffer. Why? Because by this difficult experience, again, we can rediscover the God in our life. We can rediscover the one who created us and who created us out of love. By ourselves, we will never be able to establish such a relationship. We want peace on one hand, but on the other hand, our desires, everything what is in our mind, through senses, conquer us, and we become slaves of our own needs, desires, wants. That means God is always doing everything toward human beings, toward countries, nations, and entire world out of love. Even sometimes we have to experience difficulties. This is what happened when they spent so many years on the desert. And this is what happened now when we experience pandemic. It is God's mercy searching for each one individually and also as a nations, as a countries. My brothers and sisters, then what is the danger that we don't rely on mercy, God's mercy, the greatest attribute, the very first one, the so characteristic for God? Where is the difficulty? The hardness of our hearts. My brothers and sisters, we can concentrate so much on ourselves, on everything what surrounds us so much, that we can convince ourselves more and more that this is the right way, that this is the only way. Sometimes we can even stuck in this way of thinking for years, but it is a trap. This is the reason God is taking initiative to save us. What is a conversion about? Conversion is not so much of changing your behavior. Imagine that somebody is addicted. How can you say to somebody, you have to change? That person is not able to change. But till that person will not see that he's powerless and is immersed in sin, will not turn to God. Conversion simply, it is discovering God's love and mercy toward a sinner like me. This is the conversion, approaching God. Then He's doing work on behalf of you. You don't have to do it by yourself, on your own. Sometimes we think that God demands from us the change. Stop committing sins. God knows that we are limited. This is the reason why His mercy become stronger and more popular, even as a devotion, especially in 21st century. Father Zaki, in today's morning homily, he said, I didn't know that even, he said that Saint Faustina, she was the one, as the first one, she was canonized in 21st century. Dear brothers and sisters, 21st century is marked with divine mercy. I said that God didn't change, and this is true, but now He's giving more and more instruments showing us that He is merciful. This is the reason that this devotion becomes so popular around the world. Why? Because the greatest need is mercy, love, kindness,
This is what we are searching. Entire world is demanding from us so many things, expecting so many things. And very often we are humiliated in so many areas of our life, in family, in relationship, at work, among friends. Sometimes we feel humiliated in the church. But God's love and mercy is nothing like this. What God is expecting that we will not harden our hearts, and this is the only obstacle we can experience in our life. The problem is not on God's side, it is on our. Look what God is doing through centuries, showing His mercy, but now He is more and more visible in our life, especially that attribute, His mercy. He is trying to convince us that we don't have to run away from Him, that we can belong to Him, not because we deserve it, but we have dignity of God's children. Remember when in today's Gospel we heard Jesus is saying, peace be with you. He's saying this twice. And maybe you ask yourself, why He didn't ask this? Why He didn't say so at the Last Supper on Good Friday? Because condition of receiving God's love and mercy in our life is His resurrection. After His resurrection, sins are conquered, evil is conquered, everything what makes us so small is conquered, everything what separates us from God is conquered. And God is coming to us every day, especially today, and He's saying, peace be with you, just accept me, don't be afraid, I will not judge you, I will not reject you, I love you as you are. Moi kochani, jeśli święta siostra Faustyna została kanonizowana 30 kwietnia 2000 roku, wprowadza Ojciec Święty, święty Jan Paweł II, ją w szeregi świętych i tym samym niejako dając kierunek temu, czym żyć będzie kolejne milenium, miłosierdziu. Tym bardziej powinna przenikać nas dzisiaj radość z tego powodu, że dane jest nam uczestniczyć i przeżywać właśnie to święto wraz z całym Kościołem. I w każdym roku, kiedy Biała Niedziela, Niedziela Przewodnia, Niedziela Bożego Miłosierdzia jest przeżywana, zawsze powinniśmy trąbić wszędzie o tym, jak bardzo Pan Bóg nas umiłował, jak bardzo Pan Bóg nas ukochał. Chciałbym, moi kochani, abyśmy, rozważając o Bożym Miłosierdziu, o którym święta siostra Faustyna cały czas, kiedy rozmawiała z jedną ze swoich współsióstr, opowiadała o Bożej miłości, o tym, jak bardzo Pan Bóg nas kocha, jak bardzo Pan Bóg miłuje nawet najbardziej biedną duszę, najbardziej zagubioną duszę, to zawsze starała się ją przekonać, tą swoją współsiostrę, do tego, że miłosierdzie jest o wiele piękniejsze, o wiele wspanialsze niż Jego sprawiedliwość. Siostra zaś mocno sprawiedliwością żyła. I był taki moment, kiedy siostra Faustyna jej powiedziała: słuchaj, jeśli pragniesz sprawiedliwości, to ją otrzymasz, ale łatwiej będzie z Jego miłosierdziem. Moi drodzy, i patrzę się na dzisiejszego bohatera, tak go sobie zawsze nazywam, tym bardziej, że to mój imiennik, Tomasza, który przecież był formowany, można byłoby powiedzieć, w tej szkole sprawiedliwości. Stary Testament cały czas ukazuje Boga jako tego, który jest sprawiedliwy. Żydzi cały czas to mocno podkreślali. Trzeba było żyć według przepisów prawa,
bardzo kazuistycznie. Wtedy, jeżeli będziemy żyli i będziemy się, nie będziemy się wychylali, to wtedy będziemy mogli doświadczyć tej Bożej sprawiedliwości, która dla nas będzie słuszna, która dla nas będzie dobra. I patrząc się właśnie na tegoż świętego, nie dziwię się, że gdzieś uciekł, nie był z apostołami. Myślę, że jak wszyscy apostołowie z ogrodu oliwnego uciekli i rozpierzchli się, tak samo i Tomasz gdzieś zwiał i gdzieś łaził po obcych landach, nie wiadomo gdzie. Ale dlaczego? Zastanawiałem się nad tym w kontekście właśnie Bożego miłosierdzia i myślę sobie, że dlatego, że zawiódł jak wszyscy inni. Toć przecież, kiedy przyszli po Jezusa pojmać Go i wszyscy uciekli, toć przecież to była zdrada. I Tomasz też uciekł. Może się najbardziej bał, dlatego zwiał, gdzie pieprz rośnie i nikt nie wiedział, gdzie on jest. Może coś w tym było. Dlaczego święty Jan i ewangeliści nazywają Tomasza Didymos? Mówią, że być może miał brata bliźniaka. Ale myślę sobie, to jest takie moje rozważanie, Didymos. Dlatego, że każdy z nas jest takim bliźniaczym bratem Tomasza, bo coś w sobie z niego ma. Kiedy przychodzi doświadczenie, czy nie jest tak, że my uciekamy, zamykamy się, tak jak wszyscy apostołowie, którzy zamknęli się z obawy przed Żydami. Przyjrzyjmy się temu zamknięciu. Apostołowie dlaczego się zamknęli z obawy przed Żydami? Bali się. Po prostu się bali. Rozsądek pewnie im kazał, żeby byli zamknięci. A przełożmy to na rzeczywistość duchową. Kiedy człowiek popełnia grzech, nie jest tak, że wkrada się w jego życie lęk? W życie Tomasza się wkradł dość mocno. Wstrząsnęło nim to tak, że zwiał. Mimo, że apostołowie mu później powiedzieli, widzieliśmy Pana, zmartwychwstał. A on odpowiada, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Nie uwierzę. Nie uwierzę w Jezusa? Czy nie uwierzę w to, że On zmartwychwstał? Czy nie uwierzę wam? Tego apostoł, ewangelista Jan nie dopowiada. Tomasz powiedział, że nie uwierzy. Myślę, że nie uwierzę wam, bo przecież też zawiedliście. Nie wierzyliście niewiastom i teraz ja mam wam uwierzyć? Jak to jest z tą niewiarą? Myślę, że jesteśmy bardzo podobni do Tomasza w wielu wymiarach. Natomiast piękno tej dzisiejszej Ewangelii, ono polega na tym, że pomimo tego, że Tomasz po 8 dniach był razem z apostołami, w jakiś sposób został wyróżniony przez Jezusa, bo Jezus przyszedł, wydaje się, ze względu na niego. Mimo, że tydzień wcześniej udzielił apostołom władzy odpuszczania grzechów, Tomasza nie było. Czy go to objęło? Ja myślę, że tak. W Starym Testamencie jest to pokazane, kiedy prorocy, których miał wezwać Mojżesz do obozu, a dwoje z nich nie przyszło do obozu, gdzie Bóg miał dać ducha prorokowania. Oni otrzymali tego ducha poza obozem. Ich też nie było. Otrzymali prorokowanie. Jestem przekonany, że Jezus, który przyszedł do Tomasza, przyszedł po to, żeby mu wszystko dać. Przede wszystkim otwarte serce. I idziemy do tego otwartego serca i do tych zamkniętych drzwi. Czy nie są one symbolem zamkniętych naszych serc, kiedy wkrada się grzech? Kiedy się gubimy, a Bóg ze swoim miłosierdziem przychodzi i mówi pokój ci, chcę ci dać pokój. Jezus nie mówi o odwadze,
odwagi Ci życzę, bo odwaga jest tam, moi drodzy, gdzie jest lęk. Właśnie ona jest przeciwieństwem lęku. A Jezus przychodzi po to, żeby dać apostołom pokój. I w tym objawia się właśnie Jego nieskończona miłość, kiedy przeżywamy sakrament pokoju i pojednania. Jestem przekonany, że zawsze wsłuchujemy się w tą formułę sakramentalną, kiedy kapłan mówi: Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli pokoju i przebaczenia. Nie mówi, niech Ci udzieli odwagi. Pokoju i przebaczenia. I z tym pokojem właśnie Jezus przychodzi dzisiaj do apostołów, ale i również do każdego z nas, aby wejść w nasze serca, abyśmy otworzyli na oścież serca nasze, żeby Bóg mógł wlać kolejny raz w tę niedzielę, w którą przyobiecał przez siostrę Faustynę, że chce dać, chce nas utopić wręcz w swoim nieskończonym miłosierdziu. O tej wierze i niewierze Tomasza możemy mówić: nie uwierzę, dopóki co, dopóki nie doświadczę Jego miłości, bo tylko On może mi ją dać. Wy nie, drodzy przyjaciele, apostołowie, nie wierzę wam, ale dopiero Jemu uwierzę. To też przecież, kiedy Pan Jezus powiedział do Tomasza: uwierzyłeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Przecież święty Jan, który biegł do grobu wraz z Piotrem, dopiero wtedy, kiedy ujrzał leżące płótna, dopiero wtedy, kiedy wszedł do grobu, dopiero wtedy uwierzył. Święty Jan to napisał bardzo wyraźnie. Słyszeliśmy to w jedną z Ewangelii w tygodniu. Dopiero wtedy, kiedy ujrzał, dopiero wtedy uwierzył. Czyli tak naprawdę wszyscy jechali na tym samym wózku. Natomiast ze względu na Tomasza, który właśnie powiedział: dopóki nie zobaczę, nie uwierzę. Nie uwierzę w miłość, z którą Chrystus przychodzi nawet po śmierci, jeżeli Go nie zobaczę, jeżeli nie będę mógł w to serce, które jest otwarte i które chce przyjąć, które ma przyjąć i z którego od Chrystusa wypływa Jego miłosierdzie do mojego serca, dopóki tego nie doświadczę, to ciężko mi będzie przyjąć prawdę o Jego zmartwychwstaniu, o Jego miłości miłosiernej. Moi drodzy, kiedy przychodzimy dzisiaj do Jezusa, prośmy Go o to, abyśmy potrafili wierzyć w to, że miłosierdzie przekracza wszelkie granice. Miarą sprawiedliwości, moi drodzy, miarą Bożego miłosierdzia jest przekraczanie sprawiedliwości. I z tym właśnie Jezus przychodzi do nas. Właśnie w miłosierdziu, moi drodzy, chce Pan Bóg dźwignąć nas i chce, abyśmy właśnie w Nim doświadczali tego, jak wiele Jezus nam rozdaje. On nam rozdaje miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną swoją miłość. To Jezus rozsiewa ziarna na każdą glebę, na każdą skałę. Miłosierdzie, moi kochani, to jest ryzyko obfitości. Ryzyko obfitości, w ramach którego zawsze Jezus inwestuje w nas. Nawet gdyby to miał być tysięczny raz. Nawet gdyby miał przyjść tylko dla jednej osoby, żeby udowodnić poprzez swoją mękę, udowodnić, jak bardzo kocha, to by przyszedł. Mówi Katarzyna Emerich w swojej wizji. Gdyby Jezus miał przyjść tylko dla jednej osoby, żeby ją zbawić, przyszedłby i tą samą mękę by podjął. Moi kochani, miarą miłości Boga jest Jego miłość bez miary. Miarą miłości jest Jego miłość bez miary. Dlatego dzisiaj chcemy, Jezu, wielbić Twoje miłosierdzie za to, że cierpliwy jesteś w stosunku do nas i za to, że wsłuchujesz się w te nudne grzechy, które popełniamy i kolejny raz do Ciebie z tymi samymi przychodzimy i Ty kolejny raz nam je przebaczasz. Jak mamy czynić
W dzisiejszym dniu, kiedy jesteśmy zalęknieni i zamknięci z obawy przed wirusem, z obawy przed, i możemy tutaj wymieniać, jak mamy wielbić Twoje miłosierdzie. I tutaj kolejny raz możemy odnieść się do tego, co przypomina nam siostra Faustyna, aby w tym czasie, w szczególny sposób poprzez uczynki miłosierdzia, poprzez szerzenie miłosierdzia, głosić Twoje, Panie, nieprzebrane miłosierdzie, poprzez, jeśli mamy tę możliwość, wspominanie Twojej świętej godziny, kiedy powiedziałeś, że wnętrzności Twojego serca się otwierają, aby udzielić grzesznikom z niezgłębionego miłosierdzia tych łask, które najbardziej potrzebują, poprzez uczczenie właśnie obrazu, zwłaszcza w tę niedzielę, i poprzez zachwyt tego spojrzenia, które jest spojrzeniem z krzyża, którym ogarniasz każdego z nas, z którym przychodzisz do nas w swoim pokoju, abyśmy byli tymi, którzy tego pokoju doświadczają. Dzisiaj, kiedy przeżywamy to święto, pomimo drzwi zamkniętych, chcemy Ci, Panie, podziękować za to, że przychodzisz do nas i za to, że nieustannie rozlewasz obfitości łask, tak jak wlałeś swoje łaski w serce Tomasza i w serce każdego apostoła i w sercu każdego człowieka, który odchodzi skruszony od konfesjonału z rozgrzeszeniem. I chcemy również czcić Twoje miłosierdzie tą modlitwą, którą właśnie za chwilę odśpiewamy, wielbiąc i czcząc Twoje nieskończenie miłosierdzie poprzez tą modlitwę, którą obiecałeś udzielić wszystkim tego, o co z ufnością prosić będą. Dlatego teraz chcemy, Panie Jezu, odśpiewać koronkę ku czci Twojego miłosierdzia, w której zawierzamy wszystkie intencje w naszych sercach, z którymi nosimy. Ofiarować Tobie tę modlitwę za wszystkich naszych najbliższych, za całą naszą wspólnotę parafialną, za tych, którzy łączą się z nami poprzez transmisję. Zawierzamy ich Tobie i nas samych, prosząc, aby Twoje miłosierdzie przenikało całe nasze życie. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Duszę i bóstwo.
naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla for the sake of his sorrowful passion.
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najwyższego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. For the sake.
Twej miłosierdzie dla nas i całego świata. Czas. Chcemy zawierzyć Tobie raz jeszcze całe nasze jestestwo, całe nasze życie, całą wspólnotę parafialną z wszystkimi intencjami, które nosimy w sercach. Prosimy o powstrzymanie pandemii. Polecamy Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, chorych, cierpiących, wszystkie nasze rodziny, całej wspólnoty parafialnej i te rodziny, które z dala mieszkają w Polsce. Polecamy tych wszystkich, których głęboko w sercu nosimy, prosząc o to, aby łaska Twojego miłosierdzia wstąpiła na każdego, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Genitori, genitori.
panem de celo pretististi eis. Omne delectantum mine secia curate. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabini, passionis tuem memoriam reliquisti, tribu equesumus itanos corporis et sanguinis tui sacra miseria venerari, ut redemptonis tue fructum in nobis igiuter sentiamus, qui vivis et reinais in saecula saeculorum. Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie, wielbię Ciebie. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas.
słowa.